Rozdział 7. Rozstania, które dodają mocy. Ruda wiewiórka siedziała pod drzewem, patrząc na 5 ostatnich brązowych listków na starym dębie. Nagle jeden z nich, wstrząśnięty przez wiatr, zerwał się i zleciał w dół. To był jeden z tych jesiennych dni, kiedy wszystko wokół wydawało się bardzo szybko zmieniać. No, mimo wszystko nasza bohaterka była pełna energii, ponieważ w leśnej szkole właśnie skończyły się lekcje i zaraz miały iść z popielicą do domu rudej wiewiórki. Kiedy dotarły, ruda wiewiórka wyciągnęła coś z malutkiego pudełeczka leżącego na stole w dużym pokoju i radośnie powiedziała: mam coś dla ciebie, popielico! I wręczyła przyjaciółce splecioną z cienkich gałązek bransoletkę przyjaźni. Ja mam taką samą. Oczy popielicy zabłyszczały. Nie powiedziała jednak nic, tylko z szerokim uśmiechem dała rudej wiewiórce założyć sobie bransoletkę na łapkę. W tym momencie do pokoju właśnie wchodziła mama rudej wiewiórki z orzechowymi ciasteczkami. Uśmiechnęła się do nich i powiedziała: o, dzięki tym bransoletkom zawsze będziecie o sobie pamiętać, bez względu na to, gdzie życie was zaprowadzi. To zdanie wywołało reakcję, której nikt się nie spodziewał. Popielica, cicha i ostrożna, popatrzyła na rudą wiewiórkę, a potem na jej mamę i powiedziała cicho: moi rodzice mówią, że się przeprowadzamy. Po czym spojrzała w dół, jakby nie wiedziała, co więcej powiedzieć. Ruda wiewiórka nie była pewna z kolei, co powinna czuć. W tamtej chwili temat i tak się kompletnie rozmył i przyjaciółki wróciły po prostu do zabawy. Po kilku dniach popielica oficjalnie ogłosiła w klasie, że się wyprowadza. Jeż, łasica i ryjówka niezwykle się przejęły i już do końca dnia pytały: ale dlaczego? Ojej, dopiero czemu? Się poznałam. A gdzie? Gdzie się wyprowadzasz? Jak to możliwe? Natomiast ruda wiewiórka siedziała z boku, nie mówiąc ani słowa. Patrzyła na to wszystko w milczeniu. Wiedziała o tym przecież już od kilku dni. W przeciwieństwie do reszty, która była w szoku, ruda wiewiórka miała czas, by przygotować się na rozstanie. Wieczorem, układając się do snu, opowiedziała mamie o całym wydarzeniu i o tym, jak zareagowały inne zwierzątka. Mama spytała cicho: a ty jak się czujesz, kiedy myślisz o wyprowadzce popielicy? Ruda wiewiórka popatrzyła na swoją bransoletkę, obracając ją delikatnie na łapce. Poczuła, jak coś ściska ją w środku, ale nie chciała, żeby to uczucie wzięło nad nią górę. Więc po prostu wzruszyła ramionami i odpowiedziała: czy ja wiem? Znajdę sobie innych przyjaciół. Znajdziesz sobie innych przyjaciół, mówisz? No, a nie? Na co cały ten dramat? Dzisiaj w klasie wszyscy męczyli popielicę pytaniami o szczegóły, kiedy powiedziała, że się wyprowadza. Po chwili milczenia mama rudej wiewiórki spytała: a czy może być tak, że czujesz się trochę odcięta od tej sytuacji, bo dowiedziałaś się wcześniej niż reszta? Ruda wiewiórka rozdrażniona przekopała kołderkę i odpowiedziała: szkoda, że popielica odchodzi, bo była do mnie bardzo podobna w pewnym sensie. Nie gadała ciągle o chłopakach, nie uciekała z lekcji jak inne dziewczynki i mogłyśmy razem robić wiele ciekawych rzeczy. Trochę mi smutno, że odchodzi. Trochę ci smutno, co? Kontynuowała mama. Teraz inne dziewczynki będą mnie ciągnąć na te głupie zabawy, które mnie nie interesują. Popielica była jedyną, która nie próbowała mnie do niczego zmuszać. Popielica nie zmuszała cię do niczego,
A teraz boisz się, że zostaniesz bez kogoś, kto cię naprawdę rozumiał? Ruda wiewiórka westchnęła ciężko i odpowiedziała. Teraz, gdy jej nie będzie, nie wiem, czy z kimś innym będzie tak samo. Strata kogoś, kto cię tak bardzo rozumiał, na pewno jest bolesna. Ruda wiewiórka popatrzyła na swoją bransoletkę i po chwili ciszy powiedziała. Będzie mi brakować popielicy, jasne. No, myślałam, że jej przeprowadzka nie ma znaczenia, ale teraz czuję, że może jednak ma. To, że czujesz się smutna, to normalne, skarbie. I to nie znaczy, że wszystko będzie zawsze takie trudne. Przyjaźnie się zmieniają, tak jak liście na drzewach. Czasem coś się kończy, ale to zawsze daje miejsce na coś nowego. Ruda wiewiórka uśmiechnęła się lekko i powiedziała. Mama, nie chcę już o tym rozmawiać. Poczytasz mi książkę? Więc mama przeczytała rudej wiewiórce jej ulubioną historię o żołędziach, dała jej całusa i powiedziały sobie dobranoc. Następnego dnia ruda wiewiórka weszła do klasy, tak jak każdego innego dnia. Kiedy dotarła do swojej ławki, łasica podbiegła do niej z błyskiem w oku. Ruda wiewiórko, wpadła na pewien pomysł! Wykrzyknęła, ledwie łapiąc oddech z ekscytacji. Musimy zrobić coś dla popielicy! Koniecznie! Na pożegnanie! Ruda wiewiórka spojrzała na nią, unosząc brew. No wiesz, coś specjalnego! Dodała łasica. Musimy dać jej prezent, list! Ale problem w tym, że nikt z nas nie potrafi jeszcze pisać tak dobrze jak ty. Napiszesz dla niej list od nas wszystkich? To była prawda. Ruda wiewiórka była jedyną osobą w klasie, która potrafiła pisać. Okej. Odpowiedziała po chwili namysłu. Jasne, napiszę list. Zabrała się za to na przerwie. Bardzo starannie napisała pisanymi literami. Droga popielico, już na zawsze będziesz naszą przyjaciółką, gdziekolwiek będziesz. Powodzenia w nowej szkole. Tuż przed zakończeniem lekcji przyjaciele zebrali się wokół popielicy, która niczego się nie spodziewała. Jerz, podskakując z radości, wręczył jej mały, pięknie ozdobiony pakunek, a łasica, jak zwykle, pełna energii dodała. To od nas wszystkich i jeszcze mamy dla ciebie list. Dziękuję wam, powiedziała cicho, wycierając oczy łapką. To naprawdę najpiękniejsze pożegnanie, jakie mogłam sobie wyobrazić. Ruda wiewiórka wiedziała, że to rozstanie będzie bolesne. Ale teraz czuła coś jeszcze. Popielica może jej się wyprowadza, ale ich przyjaźń nie kończy się tutaj, w tej klasie. Czuła, że popielica zawsze będzie w jej sercu i w jej życiu, jak gałąź na drzewie, a nowe przyjaźnie, które nawiąże, będą jakby kolejnymi gałązkami w jej życiu. Wracając do domu, ruda wiewiórka spostrzegła, że na dębie nad nimi wciąż wisiały cztery suche liście. Spojrzała na nie i pomyślała, że tak jak spadające liście zapowiadają nową porę roku, tak i ta sytuacja to tylko początek nowego rozdziału. I tak, jak liście opadają z drzew, robiąc miejsce na śnieg, a następnie na nowe pęki kwiatów wiosną, ruda wiewiórka zrozumiała, że życie też zmienia się nieustannie. Kiedy wróciła do domu, usiadła przy pianinie. Lubiła grać, bo muzyka zawsze pomagała jej lepiej wyrazić to, co czuła. Usiadła na ławce, a jej łapki delikatnie dotknęły klawiszy. Na początku grała bardzo cicho, wydobywając spokojne dźwięki. Potem zaczęła grać odrobinę mocniej, a melodia płynęła swobodnie, jakby opowiadała historię o popielicy, o ich wspólnych chwilach i o tym, że ich przyjaźń się zmienia. Grając, ruda wiewiórka poczuła, że się uspokaja.
każda nuta pomagała jej zrozumieć, że chociaż Popielica wyjeżdża, ich przyjaźń nadal będzie trwać. Spędziła cały wieczór przy pianinie, a kiedy skończyła, czuła, że jest gotowa na to, co przyniesie jutro. A jutro było bliżej niż myślała, bo na zewnątrz właśnie zaczął padać pierwszy śnieg.